Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, ten dzisiejszy tekst Ewangelii często bywa używany jako klasyczny tekst mówiący o powołaniach do stanu kapłańskiego i zakonnego. Prośba o robotników, którzy mają iść na żniwo. Ale to trochę zawężające, bo Jezus właściwie kieruje ten tekst, to swoje posłanie do nas wszystkich. I to też nie w charakterze ulicznych kaznodziejów, głosicieli Ewangelii, którzy mieliby wyręczać duchownych, ale zaprasza do stworzenia nowego modelu społeczeństwa, do nowych praw, które mają rządzić w Królestwie Niebieskim, które się bardzo przybliża. Gdybyśmy zapytali, z jaką misją, z jakim przesłaniem Jezus wysłał apostołów do tych, którzy poginęli z domu Izraela, do wszystkich znękanych, zgnębionych, to właściwie moglibyśmy się zdziwić, gdyby ktoś do nas przyszedł i mówił właściwie tylko tyle: uważajcie, bo się przybliżyło się jakieś królestwo nowe. Jakie królestwo? Na czym polega ta dobra nowina? Co właściwie jest tematem waszego przesłania do nas? Z czym przychodzicie? Przybliżyło się królestwo. Oczywiście w takim hasłowym brzmieniu byłoby to kompletnie nieczytelne. Może być nawet odczytane zupełnie inaczej. Jakaś rewolucja, jakiś rodzaj przewrotu politycznego, zmiana ustroju. Będzie teraz nowe królestwo z jakimś królem. Bardzo to tajemniczo brzmi. Ale żeby to zrozumieć i osadzić w kontekście, to spróbujmy spojrzeć szerzej na ten dzisiejszy ewangeliczny tekst. Ja znalazłem tam 3 słowa klucze, które chcę wam podpowiedzieć do rozszyfrowania takiego egzystencjalnego, bardzo życiowego zrozumienia tego tekstu. Otóż to są właściwie określenia stanu ludzkiego ducha, określenia dotyczące w jakiś sposób wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Jezus patrzy na ludzi i widzi, że są, uwaga, znękani, porzuceni, a potem jeszcze mówi o tym, że poginęli, czyli są pogubieni. Zobaczcie, to jest opowieść nie o jakimś kataklizmie, humanitarnej katastrofie, nie o jakiejś szczególnej akcji charytatywnej. To jest opis rzeczywistości. To jest jakby coś, co dotyczy, myślę, w
dużym stopniu każdego z nas, każdego życia ludzkiego. Znękani, porzuceni i pogubieni. Jesteśmy? Myślę, że jesteśmy. Najpierw weźmy to do siebie. Najpierw odczytajmy to jako adresaci. My. Nie bardzo się chcemy do tego przyznać przed innymi, bo to byłby wyraz ludzkiej słabości. Ale przed Jezusem możemy się przyznać. I to właściwie On do nas przychodzi z tym i mówi: słuchaj, ja Tobie chcę pomóc w tym miejscu, gdzie jesteś pogubiony. Jesteś pogubiony? Gdzieś Ci się w życiu zdarzyło zgubić? Co zgubić? No, główny tor powołania, może sens życia nawet, może energię życiową, może entuzjazm, może Twoja miłość się gdzieś bardzo już zatarła i stała się jakąś nudną rutyną. A może pogubiłeś się w jakimś nałogu, może nie możesz się wygrzebać z jakiejś słabości, która ciągle i notorycznie staje się Twoją drugą naturą. I to nie jest łatwa sytuacja, żeby to przyjąć, bo to ktoś przychodzi do mnie i mówi: słuchaj, pogubiłeś się, ja chcę Ci pomóc. I to nie, że Ty mnie zapraszasz, tylko ja przychodzę i mówię: w tym miejscu chcę Ci pomóc, tu się pogubiłeś. I dalej, jesteśmy znękani. Tam oczywiście są greckie słowa o dużej wieloznaczności. Znękany, tam jest nawet odnośnik w tłumaczeniu na inne języki. Poszarpany, sponiewierany, utrudzony. Ktoś, kto jest mocno obciążony jakąś biedą. Coś cię przygniotło. Coś się złego stało w twoim życiu. Ktoś cię wystawił do wiatru. Nie wiem, no jesteś w sytuacji, w której musisz walczyć o przetrwanie. Znękany, już masz dosyć, już nie masz siły. Jest tak? Może tak być. Nawet u tych, u których kasa się zgadza, u których nie brakuje środków materialnych do życia albo wysokich stanowisk, które się zajmuje. Albo jeszcze jedno słowo, porzuceni. Porzuceni. Co to znaczy być porzuconym? Porzucony to jest człowiek opuszczony, samotny, być może zdradzony, ktoś, od kogo się odsunęli inni, ktoś bliski się odwrócił plecami. Jesteś porzucony. No to też się trochę trudno do tego przyznawać, ale to właśnie jest pierwszy krok do tego, żeby przyjąć tą propozycję Jezusa, przyjąć Królestwo, przyjąć to nowe urządzenie swojego życia. Nie kombinuj sam, nie wyręczaj się swoim sprytem, nie udawaj takiego twardego, który sam sobie ze wszystkim poradzi. Potrzebny jest ktoś, kto ci zaświeci latarką, kto ci pokaże drogę. Być może to jest moment, żebyś wpuścił Jezusa do swojego życia, żebyś mu zrobił miejsce, żebyś się trochę posunął. Żebyś przestał się sam panoszyć w tej sterowni swojego życia. Trudne zadanie, ale tu się zaczyna przygoda wiary, zaufania. Ale też innych ludzi trzeba wpuścić. Trzeba pozwolić sobie pomóc. Trzeba dać szansę tym, którzy przychodzą i mówią: słuchaj, wiem, że potrzebujesz mojej pomocy. Albo nawet nie mówią tego, tylko z tobą siadają, rozmawiają i dzielą się jakimś swoim doświadczeniem, swoją mądrością, być może swoim światłem, które niosą. I to jest jedna strona medalu. Przyjąć to, co to Królestwo Boże nam oferuje. A to jest oferta, która jest rzeczywiście alternatywna wobec wszystkich dotychczasowych urządzeń świata, bo w tych normalnych urządzeniach na samej górze są najsilniejsi, karty rozdają najbogatsi, wygrywają najsprytniejsi i tak dalej, i tak dalej. Szerokie łokcie, twarde plecy i jeszcze inne rzeczy. A Jezus mówi: nie tak będzie między wami. Ja chcę was wysłać z propozycją innego urządzenia społeczeństwa. I teraz On przychodzi i patrzy na tych ludzi. Do tej pory chodził po Galilei, ich uzdrawiał, pocieszał, wyganiał złe duchy. No, był człowiekiem Bogiem, człowiekiem, który, no właśnie, jest tu słowo
niedobrze przetłumaczone, ulitował się, czy zlitował się nad nimi. Włosi to przetłumaczyli compassione, compassion po angielsku. Zobaczcie, jak zresztą w greckim oryginale też jest to bliżej takiego współodczuwania. Pasja, czyli nawet cierpienie, ale też pasja jako zaangażowanie jest podzielona, tak? Ja jestem współodczuwający, współpasjonatem twojej biedy, twojego marzenia, twojej tęsknoty. I to jest coś nawet więcej niż empatia jeszcze, co jest coś, z czym Jezus przychodzi jako z darem kompletnie bezinteresownym. Zobaczcie, co jest na samym końcu. Wysyła tych apostołów, mówi, róbcie to samo, co ja. Idźcie z tą dobrą nowiną i mówcie, że ten świat ma być urządzony inaczej. I spróbujcie to wcielać w życie przez compassione, czyli współodczuwanie, przez solidarność, przez najgłębszą bliskość z ludźmi. I to nie na zasadzie pojedynczej, charytatywnej akcji. Idźcie do, nie do pogan i do tych daleko, nie gdzieś tam spektakularnie, tylko do tych, którzy się pogubili z naszego środowiska, z naszego domu. To nieraz jest po prostu czas na to, żeby usiąść nawet z żoną i wypić z nią spokojnie herbatę. Być może już od dawna nie było na to czasu. Być może jest to po prostu chwila, w której trzeba zauważyć sąsiada przygarbionego i chodzącego ze smutną miną, a nigdy z nim nie zagadałem i nie wiem, co właściwie w jego życiu jest ważne. To są najprostsze gesty spotkania z najbliższymi, z którymi nieraz jesteśmy pod jednym dachem. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, co jest na samym końcu. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. To nowe królestwo jest urządzone za darmo. I to jest największa sztuka. Ale wzorem jest Jezus. Jeżeli dostajemy od Niego coś, przebaczenie, światło, energię, Eucharystię, Jego obecność z nami, to jest wszystko za darmo. I to nie znaczy, że nie trzeba za to płacić, bo nie trzeba płacić, ale to jest dane do końca, bez czekania nawet na wdzięczność, bez spodziewania się jakichś spektakularnych skutków. To, co słyszeliśmy w liście apostolskim, On oddał za nas wszystko, swoje życie. Nawet wtedy, gdy byliśmy jeszcze nieprzyjaciółmi, gdy nie byliśmy pojednani. Bo można oddać życie za kogoś bardzo bliskiego, kogoś ważnego. Ale On to zrobił z taką bezinteresownością, z takim wychyleniem w stronę kogoś, kto jest obcy, że to jest absolutnie wzorcowe, że do tego powinniśmy dorastać. I jeśli naprawdę chcemy się uczyć tego nowego królestwa, jeżeli naprawdę chcemy być posłani przez Jezusa, to nie z frazesami na ustach, nie z transparentami na ulicy, ale po prostu z tą filozofią współodczuwania, z tą filozofią, w której Twoje staje się moje, jeśli chodzi o ból, cierpienie, marzenie, plan. To jest sytuacja, w której przezwyciężamy te osobności, te egoizmy, te wszystkie nasze zapatrzenia w siebie, zakręcenia wokół własnej osi. I właściwie od takich małych kroków zaczyna się to królestwo. Jeśli chcemy się tego uczyć, to zacznijmy od tego, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie spodziewając się w zamian absolutnie niczego. Bo jeśli zaczniesz kombinować, że nawet twoje dobre samopoczucie będzie dla ciebie nagrodą, że tak jestem szlachetny, to już to nie jest Chrystusowe, to już jest z tego świata. A Jezus nas zaprasza do tego wysokiego bardzo standardu nowego królestwa, w którym darmo otrzymaliście i darmo dawajcie. Nawet jeśli to będzie kosztowało was życie, straszne cierpienie, jeśli będzie to was kosztowało jakiś rodzaj zaparcia się samego siebie, to macie robić w Jego imię za darmo. I wtedy się zaczyna to nowe królestwo, z którym Jezus posyła na ustach, posyła tych swoich apostołów, czyli również nas. Amen.